Witamy Państwa na kolejnej zajawce. Dzisiejsza zajawka to nie będzie taka prosta sobie za zajawka. Trochę dzisiaj pogadamy. Taka pogadanka, ale niestety musimy jakiś pewien okres czasu i pewne reakcje wysterować, omówić, ponieważ no, dzieją się tak zwane dziwne rzeczy. Ja to nazywam tak zwane czary. Nie? No to jest tak najlepiej tak groteskowo być czary. No i po prostu dlatego właśnie no, ta zajawka będzie trochę taka nietypowa. Oczywiście to jest 12 sesja i tutaj mamy akurat dość dużo do powiedzenia. Jest trochę tematów, ale te tematy też chcemy zwrócić uwagę na to, co Państwo pytacie we wszystkich komentarzach. W sumie musimy Wam podziękować za tą całą aktywność. Jest to bardzo dobre, bo przynajmniej nas tutaj motywujecie do następnej pracy, do jakichś ciekawych tematów. Naprowadzacie na takie coś, co wcześniej wiedzieliśmy. No ale jak ktoś nikt nie pytał, no to nikt specjalnie nie będzie robił tutaj filmu, tak powiedzmy na siłę. A chcemy przedstawić to, co Państwa nurtuje. No i tu było szereg takich pytań. To z dziedziny i niebocentryzmu, i z dziedziny z historii i tak dalej. No szereg tych pytań było, no i postaramy się te pytania uruchomić, znaczy odpowiedzieć na te pytania, oczywiście filmowo. Ja oczywiście w tych komentarzach, gdzie tam pisałem na niebocentryzmie, to oczywiście też będzie wszystko opisywane, znaczy filmowo, czyli odpowiedź filmowa będzie. I ta odpowiedź filmowa będzie nie tak od razu, bo wiecie dobrze, że znaczy muszę tak przypomnieć, że niebocentryzm będzie raz w tygodniu. Taki jeden film o niebocentryzmie będzie raz w tygodniu, a później no czwartki najczęściej. To jest czwartki, powiedzmy. No, to jest tak jak Zwierzyniec w czasie komuny. W komunie był zwierzyniec poniedziałki, no to teraz niebocentryzm czwartki. Załóżmy, no środa, czwartek. Jak obiadu u króla Stasia. No. A więc tak to będzie wyglądać. I tutaj tak, ponieważ no, mamy tak zwane oko, to musimy tutaj tak trochę przypomnieć pewnych zasad, jak to wygląda. Tutaj pani Andrzeja nam zaraz zreferuje, tu oddaję głos. Tak, dziękuję wszystkim widzom, oczywiście wszystkim subskrybentom i osobom komentującym. I co do komentarzy, proszę Państwa, od ponad 2 tygodni komentarze są zatwierdzane, to prawda. Nie dało się tego niestety inaczej zrobić, tak już na razie musi być, będą zatwierdzane, pojawiają się, ale są proste zasady. Jeżeli w komentarzu znajdują się wulgaryzmy nie do przyjęcia lub obraźliwe epitety wobec pana Mariusza, mojej osoby lub kanału albo innego komentującego, a już w ogóle narodu polskiego, to zostają wyrzucane do kosza. To chyba dla tych osób wpisujących jest do przyjęcia. Ja tak tego, znaczy uważam, że nie można tego zostawić, takich wulgaryzmów, czy takich rzeczy, które wymieniłam, zostawić w przestrzeni publicznej, bo to kanałowi szkodzi. A my o jakość, jak Państwo zauważyliście, na Królewskiej Telewizji bardzo dbamy. I jeszcze jest podstawowa, zasadnicza kwestia, prosta reguła. Obcą agenturę, antypolską agenturę wyrzucamy bez ostrzeżenia. I to tyle. Tak jest, ale my jesteśmy w stanie tutaj rozpoznać, który jest który. Który jest który. Ale to powiedzmy, no, nie wpływa na to, jakie my robimy filmy. Co chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, no niby to jest zajawka, ale tutaj jak już mówimy, no mamy te oko. Wszystkich tam interesuje kwestia tego falowania obrazu na ostatnim filmie Niebocentryzm. No, wszyscy myślą, że tutaj no, coś się z kamerą dzieje i tak dalej. NC3. Ja montowałam ten film, nie było tego falowania, proszę Państwa. Tak, ale jest. Przed montażem, a po montażu jest. No i teraz mamy pytanie. Ja mam też w całości nagranie też na YouTube, na innym kanale i nie ma tego falowania. A więc co? Czary. No dobra, czary. Jeżeli Państwo uważacie, że to nie jest robione przez jakąś tam, powiedzmy,
działalność zewnętrzną, no to proszę podać jakieś wyjaśnienie. Natomiast my uważamy, że to jest właśnie taka działalność, która ma odwrócić uwagę od tego, co ja mówię na tym filmie, żeby wszyscy zwracali uwagę na to falowanie. Otóż to jest stary od co najmniej 100 lat tak zwany chwyt iluzjonisty. Co robi iluzjonista? Iluzjonista zawsze musi odwrócić uwagę. Czyli chce sobie dokumentować, zwracać uwagę na falowanie obrazu, żeby odwrócić uwagę od tego, co ja mówię. Bo tu jest argumentacja no, zbyt mocna, ponieważ już ciągnę tą geodezję cały czas i to jest któryś tam z kolei film. I jeszcze mało tego, jeszcze jedna geodezja będzie. Tak niby wcześniej zapowiadałem, że będzie historia już jakby tu zejdę z tej geodezji na szczęście dla niektórych, bo którzy chcą w jakiś sposób przekierować, żeby nie było tej geodezji na tej na tym niebocentrze Ziemi, ale niestety jeszcze jest jeden film właśnie na temat geodezji, no i trzeba się właśnie z nim zmierzyć i trzeba go po prostu przedstawić i znów będzie odpowiednia wstawka i będzie puszczany film. No oczywiście w tej stawce z reguły zawieram te wszystkie jakby elementy, które po drodze się działy. Na temat wiemy, że ciągnie się już 3 lata. A czy on się ciągnie? On jest, można powiedzieć, nieskończony. Ponieważ to wszystko dookoła, gdzie mieszkamy, w środku kuli, jest tak skomplikowany i frapujący, że praktycznie ja już końca filmów nie widzę. O, w ten sposób. Jeżeli chodzi o niebocentryzm, nie? Natomiast no, inne tematy też tu wskakują. Wszystko się tutaj zazębia. No i tutaj będziemy starali się odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Pytacie o tamte różne rzeczy, jaki jest sens, o co było przed rodzimowierstwem. Nie ma sprawy. Wiemy, co było, no i będziemy tutaj po kolei jakoś tak te. No i teraz tak, będziemy to odpowiadać. Natomiast co do śladu chciałam uzupełnić, że to jest ślad, to falowanie w NC3, geodezja laserowa, to falowanie widzicie Państwo. Natomiast te osoby, które to robią, zostawiają więcej takich śladów. Nawet wchodzą do systemu, czyli do YouTube, do wewnątrz. Na konto. No właśnie. Na konto wchodzą. Także i na przykład zostawiają różne ślady, ale dla Państwa one są niewidoczne. Natomiast to falowanie każdy widz na własne oczy widzi. Tak. Mało tego i to tak wszyscy no, zaczynają komentować. No. Komentować. Czyli to nagle jest elementem komentarza, powiedzmy, a już nie treść o, w tym momencie. Nie? No dobrze, proszę Państwa, tyle. Poza tym, co jeszcze powiem, są takie tematy, które wyskakiwały po drodze i my chyba od tego pierwszego tematu chyba zaczniemy, taki, który po drodze, ale on się wiąże z Polską. I wiecie co, i tutaj mogę powiedzieć hasło Wyspy na Pacyfiku. Nazywa się Iwo Jima. I dlaczego ona jest związana z Polską? Nie tylko w Polsce. Polską, Wietnam, Irak. Iwo Jima. A więc następny kawałek to będzie właśnie Iwo Jima. Dziękujemy.